No i fantastycznie. Spoko, będziemy mieli do czynienia teraz z bardzo fajnym samochodem McLarenem F1, który ma siedzisko po środku. Jest to dość charakterystyczne dla tego auta i bardzo ten samochód z tego powodu lubię. Zwłaszcza jak drgają fajnie wycieraczki. Chyba nie powinny aż tak drgać, nie? Ale ostatnio sobie testowaliśmy Pagani Zonda Cinque i ona ma takie wyloty po środku desce rozdzielczej i te wyloty powietrza czy nawiewy bardzo mocno drgały, tak mocno, że aż musiałem sobie odpalić jakieś wideo na YouTubie, gdzie faktycznie ten kokpit jest pokazany, nie? Czekajcie chwilkę, tylko coś jeszcze zrobię tutaj. Ciężko mi to Ferrari odróżnić. No niektóre są do siebie bardzo podobne, tak. Czekajcie, bo to coś tutaj odpala. Okej. No i jedziemy. One of the fastest in the world, in fact. Everything about this car is innovative. From the carbon fiber monocoque to the central driver position. McLaren threw the book away when they designed the F1. Then they wrote a better one. The F1's monocoque chassis is incredibly lightweight, only 100 kilos all told, which posed a significant challenge because carbon fiber and fiberglass aren't great insulators. Było gdzieś 100 aut, głównie Volkswageny. Wieś wageny. A. No tak. In 1998, the F1 prototype set the world record for fastest production car. Wow. Ale zadriftowałem, kurde. Pięknie. Siema Piotr. Dobra, jesteśmy. McLaren's racing heritage is so deeply ingrained in this machine that when they took it to Le Mans in 1995 and faced off against purpose-built racing machines, they won. Nice. Fajne auto, bardzo mi się podoba z wyglądu. Mam herbatkę, już trochę zimną, bo ją sobie wcześniej zrobiłem. I będziemy jechać teraz pejdynką chyba, tak? Well, you throw the book away again and write an even better one. The result is the McLaren P1. Zobaczcie, jest śnieg, a moja suka ubrana tak na krótko, ale ona się nie boi. Ale pięknie ten samochód wygląda. Ale tu już nie siedzimy, zobaczcie, po środku. Tylko siedzimy po prawej, nie? Ale piękny samochód. Pamiętam, jak zobaczyłem go kiedyś po raz pierwszy i zrobił na mnie wrażenie te tylne lampy, które naprawdę są takie, no, charakterystyczne dość dla P1, nie? Ale wyglądają świetnie. Jest bardzo ślisko ogólnie. Niestety mamy zimę i będę trochę słabo jeździł tymi samochodami. A tam słabo, damy radę. I ten uśmiech McLarena, nie? No, musielibyśmy maskę pokazać, żeby to zobaczyć. Aha, musimy tu osiągnąć smash the speed target, okej. Na jedną gwiazdkę mamy 282 km na godzinę. Ale to my tu musimy powtórzyć. Restart. Tylko czy mi się będzie... nie wiem, czy od F1 będziemy zaczynać. To ja tu muszę... Ja myślałem, że muszę sobie po prostu tak przejechać, ale wygląda na to, że kurde... Musimy tutaj grubą prędkość osiągnąć. W takim razie ja proponuję wskoczyć na autostradę na chwilę. I może się wyrobię, bo na jedną gwiazdkę, zobaczcie, mamy 282 km na godzinę. To jest dużo za mało dla nas. My musimy mieć 3 gwiazdki. Tam będzie chyba z 370 może kilometrów, coś takiego, nie? Musimy jechać tutaj na autostradę na chwilę. I mamy mało czasu na to, więc...
Jak wyjadę z tunelu, to od razu zawracam i mam nadzieję, że zdążę. Zawracam, zostało niecałe 40 sekund. Mam nadzieję, że zdążę. Na rondzie prosto. Remember those problems with turbo lag? McLaren solved that. Cyk! W ostatniej sekundzie. Ciekawe, czy dostałem gwiazdki. 3, bo mi na 3 zależy najbardziej. Raz, 2 i 3, proszę bardzo. Nie wiem, ile trzeba było mieć na 3 gwiazdki tej prędkości maksymalnej, ale się udało. Mnie przeniosło na innego live'a, co? Właśnie jak to jest? Was czasami przenosi tutaj na inne streamki, na inne live'y? Bo słyszałem, że właśnie tak jest. Od innych kolegów słyszałem. P1 najładniejsze auto na świecie. Czy ja wiem? Fajne jest. Przez twórców określone jako skonstruowane przez powietrze. Dlatego, że pewnie jakoś testowali różne karoserie aerodynamiczne i właśnie taka dawała najlepsze rezultaty. Może tak to właśnie wyglądało. Teraz będziemy jechać chyba Lotusem jakimś. Bo tak było w opisie. Vauxhall. Będziemy Oplem jechać. Dobra, lecimy. Ej, nie znam tego samochodu. Lotus never quite let go of the upgrade game. Jak brzmi, ty? To building their own supercars, they upgraded cars from other marks too. The Lotus Carlton was one such aftermarket upgrade. Ej, fajny! Porobimy go, co? Engine capacity was increased to 3.6 liters and twin garage T25 turbochargers were added. The engine block was reinforced and new crankshafts were forged by Opel and machined. Porobiony ten samochód jest. Ej, mi się z czymś kojarzy, co to jest za model? Na drift go. Nie wiem, ale fajnie się jeździ, ty. Ja go chyba... Faktycznie, może zrobimy go na drift. Może być ciekawa fura, nie? Z takich starszych. Łucek zakażywa nawigacja na rondzie prosto. No tak. Ej, fajny, podobał mi się bardzo ten model. Ja go widzę na drift, nie? Na pewno można go zrobić. Talbot? Co to jest? Pierwszy raz widzę chyba ten samochód. Kiedyś najszybszy sedan na świecie, tak? Tamten. Opel Omega A to był, tak? They took the rear-wheel drive hatchback and changed everything that mattered. They stiffened the suspension, improved the anti-roll bars, and widened the transmission tunnel. O kurde, ty! Ale mnie zarzuciło. Nienawidzę tego śniegu. Moglibyśmy normalnie to robić, gdybyśmy... Znaczy, moglibyśmy normalnie na przełaj pojechać, gdybyśmy mieli tutaj wiosnę, nie? Dzięki Szumu za gwiazdy! Z tyłu wygląda jak Opel A, tak? No. Ja to mam te swoje sposoby, nie? Oh yeah!
No i fantastycznie. Szybko ukończę trasę. Ty, ja mam wrażenie, że on ma napęd na przód. Albo coś, bo bardzo go rzuca. Ale w sumie jest ślisko. Kurde, poleciał. Cyk, cyk i cyk. To jakoś na czas było, czy coś? Nie, po prostu miałem chyba dojechać. Nie wiem. Ale 3 gwiazdy zdobyte i fantastycznie. Uciek, podoba mi się to auto na drift gnoja. 2 godziny później na autostradzie auto miało dachowanie, przejazd zablokowany. Tak, i korek 300-kilometrowy. Oh yeah, dzień jak co dzień. Nie no, podobał mi się ten Opel i można by było go faktycznie porobić. Dobrze, bo potestujemy sobie tutaj takie samochody dość unikalne chyba. Nie wiem, czy można je tak sobie po prostu kupić, ale jeśli tak, to na pewno tego Opla zrobimy dzisiaj. Gwarantuję wam to. A to co za jedno? Jakiego kotka ma na tym, na logu? What? Really British. Get in the car and let's get this segment. His Jaguar? Co to jest? Tak, Jaguar E-Type S1. Jaguar is a bit of a favorite of mine. Jaki dziwnie brzmi, ale podoba mi się. Jak widzę takie starsze samochody, to od razu do głowy przychodzi mi jakiś James Bond czy coś w tym rodzaju. Naprawdę. Jakoś tak mam ochotę od razu obejrzeć te starsze James Bondy, a bardzo lubię właśnie. Jaguarek to jest, nie? Ale patrzcie, jaki charakterystyczny zderzak z tyłu ma. Tak, żeby było widać rejestrację chyba. Nie? Zobaczcie, taki... Wow! Dobra tam. Stare samochody to twarde są, nie? Z przodu też ma taki zderzak śmieszny. Jezu, co to jest? With a design based on the D-Type that won the 24 hours of Le Mans 3 years in a row. Wow, gdzie on na rondzie wjeżdżał? No, hej, tu się prosto jedzie. Dobra, zobaczymy, ile wyciągnie to cudo. Zobaczmy go w środku. Kurde. Rustykalnie wręcz, kurde. Nie wiem, czy bym potrafił takim jeździć. Chyba tak. Kierownica wielka, wspomagania nie ma, nie? About 2,500 were built, and they're a common sight at auto shows. And surprisingly, zimowe opony ma automatycznie w domyśle tutaj założone. Mi się nie podoba, ale to kwestia gustu. No, mi też średnio tak. Jest, bo jest, tak? Nie musi dla mnie istnieć. Ale tu mamy już nowego Jaguara. What would that look like if Jaguar designed it today? In 2013, Jaguar answered that question with the F-Type Project 7, a spiritual successor to the E-Type, and designed from the ground up to be the purest, most enjoyable Jaguar yet. Okay. No, ten jest fajny, ten jest fajny. The car's heritage is. Ale wiecie co? Zobaczcie na tego Jaguara i przypomnijcie sobie Jaguara, który Michałem przed chwilą, nie? Totalnie inny wygląd. Oczywiście ten jest fajny, ale Jaguar też się zrobił taki mainstreamowy, nie? Już ciężko jest niektóre modele samochodów, może dla entuzjasty samochodów to nie jest trudno odróżnić, ale... Tak, można pomylić czasami Jaguara z Astonem Martinem. Chodzi o to, że nie ma takich dużych różnic, nie? Kiedyś samochody na przykład były produkowane, były projektowane
że miałeś Jaguara, takiego jak mieliśmy przed chwilą, i mało który samochód był podobny do niego w tamtej epoce, tak? Wiedziałeś, że to jest Jaguar. No, jeśli entuzjasta samochodów spojrzy na ten samochód, to też powie, że to jest Jaguar, tak? Mnie się on bardzo podoba, ale zrobił się taki bardziej mainstreamowy, nie? Ta marka zrobiła się taka bardziej mainstreamowa. Mimo to i tak oczywiście bardzo mi się podoba. Wow! I chyba o to w tym chodzi, nie? To jest najważniejsze. 250 Project 7s were built as both a successor to the E-Type and as a celebration of Jaguar's victories at Le Mans. Pamiętam, że mieliśmy w Forza Horizon 3 jakąś wersję Horizon tego samochodu, która była, która coś tam miała wyjątkowego, jakąś umiejętność czy coś. Dzięki Konrad za 107 gwiazdek. Czy robimy jakiś zlocik dzisiaj? Zobaczymy. Na razie chcę porobić te wszystkie misje. Niektóre z nich są... Co? Niektóre z nich są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Muszę tutaj jeszcze szybciej jechać. Okej, dobra, dam radę. Z lot najładniejszych samochodów. Ale to jest bardzo subiektywne. No, jeden przyjedzie Peugeotem, a drugi przyjedzie Ferrari, trzeci przyjedzie Volkswagenem Golfem 4. No, najpiękniejsze. No ale to z drugiej strony też jest ciekawe, bo poznaje się gusty innych osób, nie? W ogóle nie wiem czemu, ale tak zobaczyłem wnętrze tego auta, to na myśl przyszła mi... przyszedł mi jakiś Mercedes albo Mazda MX-5, ta nowa. Tak mam wrażenie, że to jest dosyć mały samochód. No na pewno nie tak mały jak Mazda. Cholera wie. Nie siedziałem jeszcze w tym Jaguarze, ale tak jak patrzę tutaj w grze, tak mi to jakoś przypomina, że nie ma tu za dużo miejsca po prostu w środku. Nie? Ale jest to i tak, no... Tu chyba nie chodzi o to, żeby ten samochód był jakiś tam wielki, tak? Więcej frajdy mamy zawsze z samochodów, które są małe, a mają nawet niedużo mocy, gdzieś koło powiedzmy 300 koni mechanicznych, ale przy takim małym samochodzie dużo lepiej czuć przeciążenia, dużo lepiej czuć te przyspieszenie i w ogóle przeciążenie na zakrętach, tak? Oczywiście wszystko zależy od zawieszenia, ale no nawet w takich samochodach jakichś bardzo tanich też to można odczuć, nie? Że po prostu inaczej się zachowuje na tej drodze, nie jak czołg powiedzmy. Tak więc do zabawy myślę, że lepsze są samochody takie mniejsze. Zlot ulubionych aut. O, zlot ulubionych aut to już by było spoko, nie? Dobra. Teraz zdobyliśmy 3 gwiazdki, trzeba było tu po prostu cisnąć gaz do końca, nie jechać jak stary dziadek. No ale to jestem ja. Ja się lubię cieszyć samochodami trochę. No i dobra, mamy tego Jaguara. Ogarnęliśmy. Jaguar ten stary, coś tam S1 w klasie A800. Aha, czyli masz zrobionego, tak? Tego Jaguara. No on taki sobie był z wyglądu. Mi samochód musi się podobać z wyglądu, a dopiero później robię go pod jakieś wyścigi. Ostatnio zdobyłem Maserati MC12, jakieś tam super ulepszone i no samochód podoba mi się z wyglądu, ale dodatkowo też naprawdę jest zajebiście szybki i super skręca. Okej, teraz będziemy jechać tym, jak to się nazywa. No Mini Cooper, ale myślałem, że tu jest jakaś inna nazwa, bo jak spojrzałem na tył, to tutaj mamy jeszcze jakiś dodatkowy napis. Austin Cooper S. Właśnie. I tak myślałem, czy to na pewno jest Mini Cooper, czy może jakaś inna wtedy nazwa była. Tu mamy napisane Austin Cooper, nie? Okej. Siema, Yoji. Czy jest Cinquecento? Nie ma, nie ma. I nie Cinquecento, tylko Cipcocento. Ej, porobiony ten Austin jest. Co? Co? Coś ciekawego tutaj słyszałem.
side-mounted engine? The Deeper S was built to be a performance machine. With deeper engines, twin carburetors, and front disc brakes, this scrappy little machine would go on to achieve more than 30 racing victories in the 1960s and 1970s. No, to kiedyś była chyba fajna rajdówka, co? Malutki, zwrotny. Łatwo go opanować. Pamiętam, że grałem w Dirta Rally albo w Dirta 4. I tam właśnie się karierę zaczynało od Mini Coopera. Cipko Cento, no dokładnie. Cipko Cento. No tak. To jest Cipko Cento. Myśleliśmy dzisiaj nową nazwę dla Cinco Cento. No i fantastycznie. Dojechaliśmy sobie Cooperem. Teraz będziemy mieli chyba nowego Coopera. Ciekawe, czy będzie Countryman, czy coś innego. A tak na marginesie, z Cipko Cento kojarzy mi się jedna osoba. And then in 2000, BMW resumed production of the Mini, breathing new life into the iconic model. Okay. If the Mini of the 1960s had its sights set on the roads of Monte Carlo. Czyli będzie Countryman, ale jakiś, no jakiś naprawdę offroadowy już, nie? Nie wiem, czy to nawet jest Countryman. Co to jest? Jak on się nazywa? X-Ride. All four racing countryman. Tak, to jest Dakarowiec typowy, nie? Mini, nie wiem, zaraz nie miałem. Cipko Cento kojarzy mi się z jedną osobą. Teraz na topie w sumie temat, bo był jeden taki ksiądz kiedyś, ale naprawdę taki. Chcę użyć innego słowa, ale nie mogę teraz znaleźć w głowie. No po prostu spedalony na maksa, nie? Taki, wiesz... Ojej, ojej, jaki ty jesteś... A, tak, dobrze. Teraz zrobimy w ten sposób... Tak, tak. Wiesz, ty... Kiedyś w ogóle on organizował jakieś zawody dla dzieci. Kurwa, jak tak teraz myślę o tym, to... Trochę mnie ciary przechodzą, ale on był taki. W pewnym momencie nie wiadomo czemu przenieśli go niby na Syberię. No, ale wracając do tematu, on jeździł Cipko Cento i robił takie zawody śmieszne dla młodzieży właśnie, niby dla młodzieży, nie? Potem chodził po szatniach, ktoś tam robił może, nie wiem. Ja byłem na trybunach i oglądałem, jak tam grają i tak dalej. I on biegał na bosaka wtedy, na hali sportowej, nie? Ja wiem, że ludzie lubią czuć się wolno, ale... No, wyglądało to dziwnie, tak? Wszyscy mieli jakieś obuwie. No nie wiem. Nie kojarzy mi się dobrze ten samochód po prostu. No, Cipko Cento. No gdzie moja gwiazdka? Jeszcze raz. Wywaliłem się tam, dlatego. Cipko Cento. Ale z drugiej strony właśnie Cipko Cento może być bardzo fajne, bo to jest mały samochód, nie? I do niego wystarczy, no, włożyć jakiś dobry silnik, napęd. I ten samochód naprawdę może robić ciekawe rzeczy na drodze, tak? Nie trzeba tam dużo mocy, a wiesz, a może wgniatać fotel. Tylko, no właśnie. Nie wiem, czy bym chciał jeździć takim samochodem. Jak to w ogóle brzmi? To już nie jest Countryman, to jest jakiś inny samochód z karoserią Countrymana, naprawdę. Ale wiecie, jak to jest? Wiecie, dlaczego są, jak są rajdy robione i jak są od wielu lat sprzedawane samochody? Właśnie na tej zasadzie to działa, że na przykład jakiś samochód wygrywa rajdy Dakar albo jakieś inne rajdy,
i ma tą karoserię, powiedzmy, jakiegoś samochodu, który ma być sprzedawany masowo, tak? I wtedy idziesz sobie do salonu samochodowego i widzisz Mini Coopera, powiedzmy, nie wiem, widzisz Passata, czy masz do wyboru Passata w innym salonie i masz do wyboru Mini Countrymana, który wygrał rajdy Dakar, tak? No i który samochód jest dla ciebie bardziej atrakcyjniejszy? Oczywiście, ten samochód, który kupisz w salonie, nie będzie taki jak ten Dakarowiec, ani trochę tak naprawdę. Będzie to normalny samochód jak każdy inny, nie? Ale jednak to działa na wyobraźnię, nie? I od wielu lat, w latach 80. właśnie na przykład, Audi Quattro było takim modelem bardzo dobrze sprzedającym się, właśnie ze względu na to, że wygrywało dużo rajdów, wyścigów, po prostu rajdów. Siema, Dawider! Co ty robisz? Robię teraz misję. Teraz będziemy jechać Bentleyem. Także gdyby był Szczepan, byłby zadowolony Rachel, nie? Dobra. Tak, chodzi właśnie... O, musimy jechać teraz, żeby nie zrobić żadnych uszkodzeń. Bardzo ciekawe. Ej, zajebisty jest ten Bentley, naprawdę. Jak będę mu dawał gazu do oporu, to chyba nie będzie miał z tym problemu, nie? Nie zrobię mu żadnych uszkodzeń. So at the beginning of the 21st century, when Bentley revealed their first mass-produced car, there were a great many questions. The car was the Continental GT, an elegant grand tourer that combined a racetrack pedigree with exquisite style and all the power you could need. Słucham, co babka mówiła i na początku marka Bentley, czyli sam... The move to mass production has done nothing to blunt the Bentley experience. 2017 Continental Supersport is responsive, fast, and beautifully designed. Ups, dobra, może powtórzę, żeby nie było wtopy. Babka mówi, że na początku, jak były produkowane Bentleye, to one były wszystkie wykonywane ręcznie, nie? A dopiero później wprowadzono model, zaprezentowano pierwszy model Bentleya, który zaczął być produkowany masowo. Nie powiedziała dokładnie, jaki to jest model, ale wiecie co, jak tak opowiada mi ta babka, to mam ochotę sobie pooglądać jakieś materiały albo poczytać na temat różnych marek właśnie samochodów. Jeśli chodzi o jakieś dziwne rzeczy związane z tym samochodem w tej grze, to zwróćcie uwagę na tylną klapę w momencie, kiedy będziemy jechać przy oświetleniu jakimś. Tylna klapa jest jakoś niepoprawnie oświetlana. To światło tam zaczyna migotać i jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Tutaj na rondzie zaraz to będziecie mieli okazję zauważyć. Teraz tutaj powoli będę jechał. O, zwróćcie uwagę na tylną klapę, miejsce rejestracji i tak dalej, co się dzieje. Widzicie? Niezbyt dobrze refleksy są w tym samochodzie zrobione, nie? Podoba mi się to auto. Ma napęd na 4 koła i troszeczkę jest podsterowne. Wala jest z zakrętu, jak dodamy gazu. No i wydaje się być ciężkie w prowadzeniu. Chociaż babka mówiła, że jest responsywne bardzo. Znaczy no, może w rzeczywistości tak, ale tutaj jak mamy do czynienia w grze z autami typu jakieś Ferrari FXXK, które waży 3 kilo i nagle wsiądziemy do takiego dwutonowego potwora, no to jest różnica. W rzeczywistości pewnie byśmy porównywali dwa podobne samochody, nie? A largely standard continental speed GT broke Bugatti's record for the flying kilometer on the frozen Baltic Sea. And then in 2011, they broke their own record. 205 miles an hour, both ways, on ice,
even when building these gorgeous grand tours, Bentley is driven to excellence. Okej. Okay. Jedziemy prosto do zamku. Jeden znak gdzieś tam potrąciłem, więc... Trochę słabo. Ale mam nadzieję, że nie będzie miało to wpływu na ogólną punktację. Oby nie. Cyk. Today, Bentley means modern, peerless luxury and elegance. But that's far from the full story. Teraz będę powoli jechać. Jedzie 280. W tej grze to nie jest naprawdę szybko. A century ago, Bentley meant something else entirely. It meant Le Mans. In 1930, eccentric race team owner Dorothy Paget financed. Ostatnio próbowałem Grid 2 na Steam za darmo, gra się wspaniała. No, gra jest bardzo fajna. Ostatnio sobie do niej też powróciliśmy, nie? Driven by Sir Henry Bentley Boy Birkin. I... O kurde, ja wam zaraz coś powiem. Ostatnio sobie powróciliśmy do Grida i nawet ta gra całkiem fajnie wygląda. Bardzo fajną rzecz tutaj zauważyłem. Nie mogę teraz drona odpalić, ale kiedyś, bardzo dawno temu, w latach gdzieś 30-tych, 40-tych, paliwo było sprzedawane na butelki. I tutaj widzę, że jest, nie wiem właśnie, czy to są butelki od paliwa, czy od oleju jakiegoś, czy może od jakiegoś szampana. Ale kiedyś faktycznie byłem w Londynie w zeszłym roku. W jakimś muzeum Mercedesa i tam obok pierwszego Mercedesa stały butelki z paliwem i tak patrzę teraz tutaj naprzód i wydaje mi się, że to są właśnie butelki z paliwem, ale nie mam pewności. Zbiornik co prawda mamy chyba gdzieś tutaj z tyłu, nie? Jest z tyłu zbiornik. Bardzo ciekawa sprawa. Siema Damian. W butelkach, tak, możecie sobie to sprawdzić, nie? Bardzo ciekawa sprawa. Czy w Forza Horizon 4 można zrobić Zenwo? Chyba jest Zenwo, Bartek, wiesz? To jest wódka. też może być, no nie wiem, może jakiś alkohol. A race it was. Sir Henry's courageous driving forced Rudolf Caracciolo's 113 km na godzinę będziemy jechać. Wow. Fajnie to wygląda. Czekajcie, ja dobrze jadę? No tak. Dobra, osiągnąłem już prędkość, jaką trzeba było osiągnąć tutaj. The adventurer, Mrs. Mary Victor Bruce, had already driven the resolutely modern 4.5-litre Bentley. Oh yeah. Już mam full prędkość. Prawie. Znaczy to jest ostatni bieg. The Bentley's performance so annoyed Ettore Bugatti that he called it the world's fastest lorry. No, na dawne czasy to chyba było dosyć szybkie. Współczuję teraz Asuce, nie? Dobra, dostanę te trzy medale w sumie, czy wie? No nie, jak to jest możliwe? Dobra, już nie będę tego powtarzał. Powtórzę sobie kiedy indziej. Nie dostałem trzech gwiazdek, kurde. Ciekawe za co? Myślicie, że za uszkodzenie tego Bentleya pierwszego?